oglądam ryju telewizję śniadaniową, wiesz, siedzą na tych kanapach i człowieku, ta prowadząca pyta jakąś małolatę: Aniu, a ty co w życiu robisz? A ona tak na nią patrzy i mówi: jestem influencerką. Tak kurwa siedzę i myślę, co? Czyli, że kurwa co? Wiesz, o co chodzi? No bo, no co kurwa, w ogóle co, kto na pytanie, co tam w życiu robisz, co lubisz robić, odpowiada człowieku: jestem influencerką. No kurwa, nie wiem, no normalny człowiek odpowiada, wiesz, uczę się tu i tu, pracuję tam i tam, wiesz, o co chodzi? Albo kurwa nie wiem, wiesz co, jakaś normalna odpowiedź. Wkładam pięty do pustych puszek po tuńczyku, kręcę nimi przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i nucąc cichutko ballady mongolskie o miłości, pluję pestkami po czereśniach do kurwy! Ale kto na takie pytanie odpowiada, człowieku, kto na pytanie co robi albo co lubi w życiu robić, odpowiada: jestem, w pierwszym słowie. No kurwa, już by odpowiedziała: jestem piękna. To byśmy przynajmniej wiedzieli, z kim mamy do czynienia, ale jestem influencerką, myślę, kto to jest kurwa ten influencer? I zacząłem szukać definicji, żeby się dowiedzieć. Tak się mówi: influencer, a tamta to jest influencerka. No ale kto to kurwa jest, wiesz? Z czego on słynie? Co on robi? No i według definicji to jest osoba, która ma możliwość wpływu na decyzje innych. No, to teraz wiesz co? I wiesz, na co wychodzi, że największą influencerką w tym kraju, wiesz kto jest? Twoja matka. Ona ma taki wpływ na decyzje innych, taki wpływ, że twój bidula ojciec to jeszcze nie ma pojęcia, kurwa. Jeszcze się nawet nie spodziewa. A już, oho, i to już powiem ci trochę temu, podjął dzisiaj świadomą decyzję, że jak tylko zwróci człowieku zjebany, zmęczony z roboty, to bierze mopa i będzie kurwa sprzątał balkon. Zawsze mi się wydawało, że to najpierw trzeba być, zdobyć jakiś szczyt, osiągnąć coś grubego, wiesz, być jakimś grubym sportowcem, albo wpłynąć na rzesze ludzi w jakikolwiek sposób, być jakimś politykiem, albo na przykład świetnym artystą. I dopiero wtedy, jak jesteś popularny i znany, to jako jakąś tam część, wiesz, tego, że jesteś znany, możesz reklamować swoją twarzą jakieś grube marki za grube pieniądze, albo małe marki za małe pieniądze. Ale najpierw, ale słyniesz z tej pierwszej dziedziny, którą tyrałeś przez ileś lat. A teraz kurwa nie. Nie kurwa. Co ty, pojebany jesteś, kurwa? A teraz patrz, jak się wszystko pojebało. Nie trzeba nic wiedzieć, nie trzeba nic umieć, nie trzeba było nic osiągnąć. Nie musisz, stary, nawet umieć pisać, ani czytać, ani nie musisz umieć mówić, rozumiesz? Bo ktoś może dla ciebie pisać posty, a możesz sobie, jak nie umiesz mówić, to będziesz sobie robić po prostu zdjęcia z gołą dupą. I kupisz sobie lajki, wiesz, o co chodzi, kilka tysięcy lajków, wiesz, jesteś influencerem albo influencerką. I czeku, najlepsze jest to, że się znajdzie banda, czeku, rzesza matołów, którzy cię będą słuchać. Moi drodzy, szybki kącik porad influencera. Jak zostać influencerem, jak jest się facetem? Musisz być, otóż, przeciwieństwem mnie. Nie mogę być szwary między zębami, nie możesz być brzydki. Musisz być tak zwany italiano depilatio. To jest depilacja do tego stopnia, że jak jesteś, kurwa, musisz być cały wydepilowany. Do tego stopnia, że jak jesteś na Mazurach, jak siądzie komar, żeby cię ugryźć, to prędzej się ma poślizgnąć i skręcić kark, niż zdąży wdrucić ten nos pod skórę, rozumiesz? Nie może. I to jest italiano depilatio właśnie. Oprócz tego słoneczko, oczywiście, opalenizna równiutka. Ja proponuję taki stary sposób, dobry. 5 razy po 4 minutki dziennie. 4 minutki na solarium. Chyba, że są nowe lampki, to 3 razy 3:30 do 3:50 minuty wystarczy spokojnie, żeby opalenizna była równo rozprowadzona. I podstawa! Podstawa jest taka. Tutaj wszyscy robią ten błąd, wszystkie chłopaki. Oczywiście mówimy też o tak zwane blondo boczno czuprynno, o tak zwane błękitno acco, czyli błękitne oko, brak włosów w nosie, muszą być czarne, krzaczaste brwi w stylu henna. I podstawa, czyli nie pierwsze zdjęcia na profilu influencera nie mogą być zdjęciami, jak wyskakujesz z wody wydepilowane opalone tą czupryną. Nie! To jest błąd! To jest karygodny błąd! Pierwsze zdjęcia na profilu Instagramera, influencera, to mają być zdjęcia przy dobrym samochodzie. On nie musi być twój. Nie musi być twój, nie. I matoły i tak tego kurwa nie będą wiedzieć, rozumiesz? Pierwsze zdjęcie przy dobrej furze i nie swojej. Po co ci swoje? Już płacił. O! Zajebista furka, se tu zrobię zdjęcie. Będzie, że moja. Będzie, że moja furka, kurwa. Kurwa! O kurwa! Gdzie złapałeś? Jezu, przepraszam pana. Jak natomiast zostać influencerką, jak jest się kobietą? Otóż słowem kluczem jest tutaj dupa. Dupa w tramwaju, dupa przy telefonie, dupa w kuchni, dupa na siłowni, dupa w leginsach, dupa goła, dupa w slipach, dupa w spodniach, dupa w samochodzie, wszędzie dupa! Ale nigdy, myszeczko, nigdy nie przyznawaj się, że robisz sobie zdjęcia dupy i je dodajesz, pomimo że tak robisz. Przyznają się tylko słabe, rozumiesz? Teraz inne sobie to robią! One robią zdjęcia dupy, ty nie! Ty jesteś porządna. Zawsze musisz mieć podkładkę. Dwa słowa. Dupa w rzeżusze. Hodujesz rzeżuchę. Siadasz na niej gołą dupą, twój facet robi ci zdjęcie. Perfidnie, perfidnie wrzucasz to na Instagrama i ludzie na to patrzą i ha, patrz! Ta idiotka znowu wrzuciła dupę. Chociaż nie, Maciek, popatrz! To dupa w rzeżusze. I tym sposobem zawsze wychodzisz na francuską artystkę. Przecież to jest podkładka jak złoto. Nie, ja nie robię zdjęć dupy. To było artystyczne zdjęcie.
A jeśli pomimo to ktoś zarzuci, że i tak pokazujesz tylko dupę na Instagramie, to najpierw mu, przepraszam, zanim go zablokujesz i mu napiszesz, że jest hejterem, bo oczywiście jak ktoś tylko ci powie coś negatywnego, wiesz, że coś robisz źle albo po co pokazujesz, od razu jest hejterem. Liczą się tylko komplementy, tylko pozytywne komentarze, resztę usuwasz. Ale zanim to zrobisz, wytłumacz mu grzecznie, że to była prawdziwa artystyczna sesja, wykonana przez prawdziwego artystę, fotografa, że motywy tej sesji były dość mocno związane z przyrodą, że starałaś się zdjęciem pod tytułem Dupa w rzeżusze pokazać, a raczej zwrócić uwagę na problemy rzeżuchy w krajach siódmego świata, że rzeżucha umiera, że jeżeli o nią nie zadbamy, jeżeli nie zatroszczymy się, to rzeżucha już nigdy nie wróci do naszych ziemek, do naszych doniczek. I że patrząc na seksualne aspekty tej artystycznej fotografii, nie zwrócił uwagi na to, co jest w życiu najważniejsze. Bo jest tylko zwykłym kleniem, kurwa, tchu! I bordowym kulbiem w świecie twojej influencerskiej manipulacji.